Mordeczki, jesteśmy w kolejnym odcinku z Pupi Pluty. Już po Pluty, tym razem idziemy do szkoły i zobaczymy, czy szkoła rzeczywiście będzie tak samo straszna jak w rzeczywistości. Gdzie jest szkoła? Idźmy może do mapy. W ogóle bardzo się cieszę, że wam tak siada Pupie Pluty. Zresztą wy wszystkie horrory w moim wydaniu uwielbiacie, co mnie bardzo cieszy. School jest obok Sweet Home. Ciekawe, czy będziemy szli tak po kolei. Szczerze mówiąc, nie jestem na to gotowy, ale zamówiłem już śliniaczek. Czy to jest szkoła? Szkoła, to wygląda jak szkoła, nie? Tak, tak, to jest na pewno szkoła. Kurczę, już mi się gorąco robi na samą myśl, jak tam mamy iść. Mam takie rozgrzane ciałko już. Let's go! Swędzi mnie sitko, kurczę. Kolejny skutek strachu w moim ciele. Czytaj, swędzenie. Może mam alergię na horrory bez kitu. Schodzimy? No schodzimy, bajak! Okej, okay, czyli już na samym początku wiszące zabawki. Checkpoint, czyli coś, co uwielbiamy. Coś, co zawsze nam mówi, że zbliżamy się do niebezpieczeństwa. Oczywiście słuchaweczka na jedno ucho. Ja pierdziele, to jest twoja szkoła za kilka lat. Okej, okay, brzmi, powiem wam szczerze, łatwiutko. Ale wiadomo, że tak nie będzie. Fortepiany help, jak widzicie ludzie, nie tylko wy macie przerąbane w szkole. Ktoś tu już napisał ketchupem na tablicy, że potrzebuje pomocy. To była chyba szkoła muzyczna. Może pograć na fortepianku? Na pianinie chyba nie za bardzo. This is Miss Delight speaking. Please excuse the interruption. Students, remain in your seat until the bell has rung. And no going in the halls without a hall pass. Kim jest Mrs. Delight? Who is Mrs. Delight? Ktoś tu jest oprócz mnie? A, klikamy. I gdzie trzeba to kliknąć? Gdzie jest drugi klikator 3000? Tutaj też ktoś potrzebował pomocy. W sali na korytarzu. Joy, ej, nie, dobra. Wygląda tu bardzo przerażająco. Także jeśli myślicie, że wy macie straszne w szkole, spójrzcie na to. A czy jest tu coś jeszcze? Czy trzeba tu coś jeszcze sprawdzić? Aha, to są te same sale, te same drzwi. I tutaj jest również wejście do tej sali, w której byliśmy. Dobra, czyli klikamy sobie pyk i klikamy pyk. I otwieramy jakąś bramę, nie chcę. Bardzo serdecznie nie chcę. Nie, dobra, nie, ludzie. Po jakiego ja tu wchodziłem? Gdybym nie musiał, bym nie wchodził. Ale na tym polega ta gra. Po co mi bateria? Prawdopodobnie do tego, żeby coś odpalić. Halo, kiedy dzwonek na przerwę? Idziemy na wagarę, dzisiaj dzień wagarowicza. Tylko pytanie, jak się z tej szkoły wydostać? Musimy ten generator znaleźć. Powiem wam, że już się zgubiłem. A dopiero co tu wyszliśmy. No, bateria, spokojnie. Okej, okay, zamknięte drzwi, super. Czyli prawdopodobnie to jest bateria do tych drzwi, tak? To jest prawdopodobnie komputerownia informatyczna. Tutaj komputroniki i inne programisty. O, mamy to! Zobacz! Dwie potrzebuje! Czemu zawsze dwie potrzeba baterie? Druga jest tutaj schowana, tylko pytanie, jak ją stąd wyciągnąć? Paradoksalnie nie wiadomo. Fajnie, fajnie, super. Bardzo się jaram grając w horrory. Bardzo, bardzo nienawidzę. To jest jakieś szkło francuskie. Ci, co oglądali poprzedni odcinek, to wiedzą, o co cho. Z czym co się je. Tędy nie przejdziemy, dobra. Czyli tak, wracamy. Nie tutaj, tędy dokładnie. Sprawdźmy, aha, tu byliśmy. Tutaj też, brzmi jak plan. Czy my mamy tędy przejść? Co to było? Mówiłem, że ktoś tu jest, czy to jest ten Mrs. Delight? Ja mam tam pójść? No chyba cię coś, przecież mam ciarę na kolanach. No ja mam tam iść? No chyba was coś. Ja tam nie idę, idę, nie idę, idę, nie idę, idę, oczywiście, że muszę iść. Tutaj również baterii nie widzę. I ona pewnie poszła tutaj, tak? Nie chcę... A, zamknięte. Zaczasnęła się. Niech tam siedzi. Pytanie, kto to był w ogóle, Mrs. Delight? Wait, I recognize you. Yes, I remember. Yeah, remember. You used to work here. How are you? A jest super, super. Alive. Yeah, yeah. Huh? Yeah, yes, yes, yes. Yes. Oh. Barb says you're looking for your coworker. Jesteś nienormalna, sama ze sobą rozmawiasz, kobieto? I wouldn't like that you're here. Jestem cały posrany.
For your own safety. For your own safety, yes, yes. A nie, no jeszcze jedną baterię potrzebuję, no halo! Pewnie znowu gdzieś na suficie lata. Albo ta baba miała ze sobą. Boże, byleby nie to. Dajcie ze mi tą bateryjkę, jak ja mam ją wziąć? Ej, serio, ludzie na poważnie pytam. Nie żartuję jak coś. Może jedna... Bez kitu sufity to jest zawsze... Ale jak ja mam tam wejść? Czyli jest jakiś wentyl, dziadek wentyl. Czyli tutaj też jest wentyl. Tylko jak wejść do tego wentyla? Tak jak się mogliśmy spodziewać, w ostatnich odcinkach było podobnie, że musieliśmy szukać po sufitach tych wejść wentylowych. Nienawidzę patrzeć w górę, bo wtedy nie widzę, co mam pod nogami. A wyobraźcie sobie, że patrzymy w górę i pod nogami nagle nam się czołga ta blondyna, co tutaj właziła. Czy ja dzisiaj to ogarnę, czy będziemy musieli tutaj myśleć? Jest, jest, patrz! Jak wypisz, wymaluj! No i zgadza się tak, jak powinno. Lecimy w górę. No. Przepraszasz. Tędy wejdziemy? Nie wejdziemy, czyli musimy się teraz spuścić. Oj, nie, to jest! Znowu wentyle, nienawidzę wentylów! Mówię wam, wentyl to jest moja zmora, nie? To jest coś, czego najbardziej nie lubię. Czy ja tędy mogę wziąć tą bateryjkę? Okej, okay. Prawdopodobnie trzeba przedostać się na drugą stronę. Jesteś? A może muszę tu zejść? Tak, muszę tu zejść przecież, Maciek! Maciek, jesteś! Dobra, i teraz nie podrzucaj baterią, idziemy w górę, mamy ją? Mamy. I idziemy tędy. Teraz trzeba tą bateryjkę wsadzić w odpowiedni otwór. Nic nas nie zaskoczyło i tak może zostać, tak jest. Pyk! I teraz mogę kliknąć jedno i drugie i jesteśmy w Polsce. Czy ja zdążę tak daleko? To ma tyle energii? Zdążyłeś! Okej, okay, i ona tu gdzieś była, na pewno jest. Klikasz gdzieś pewnie, w kartonie się chowasz. A czemu nie mogę tego zamknąć za sobą? Ej, mamy... Co tam się tak świeci? Co się tam tak świeci? Szukam kasety w tym pokoju, bo może tutaj będzie. One zazwyczaj są gdzieś w pobliżu. Nie mam tu nic. Czyli musimy iść tu, ale świeci, nie chcę tam iść, idę. Ej, za dużo tych pomieszczeń tutaj definitywnie. Wolałbym, żeby te drzwi się nie otworzyły. Mam wrażenie, że im dalej jesteśmy, tym jest coraz straszniej. Gdzieś tu nic nie widać, trzeba się domyślić, gdzie iść. Za dużo tych korytarzy. Tędy przyszliśmy, tak? To jest w 100% pewne. Trzeba okiełznać ten teren, żeby się nigdzie potem nie pogubić. Bo tak jak mówili, będziemy musieli odpalić generator i wrócić na górę. I ja z chęcią już bym wrócił. Iść? Iść, nie iść? O, to jest pytanie, dobra, czyli jednak tędy trzeba było iść. Czy wy jesteście poważni? Za łatwo by było, gdyby te drzwi były otwarte. I to nie jest tak, że ja się denerwuję. Coś, spokojnie jestem jak woda w kibelku niespuszczana. A może w śmieciach będzie bateryjka? W ogóle te bateryjki są jakieś niepoważne. O, tu jest klik. Okej, okay. A myślicie, że tak by to było? Że ja bym musiał kliknąć tak daleko i przejść tak daleko? Nie wiem, czy mnie zrozumieliście. Jest kaseta time! Czyli to specjalnie trzeba było wrócić, żeby się rozejrzeć za baterią i znaleźć kasetę. Albo po prostu każdy normalny, który przechodził, widział tą kasetę wcześniej. Zamknijmy drzwiczki. Od razu lepiej. Fajerwerki! Where are the kids? Please, where are the children? Are they... in the same place as the employee? I'm Elijah Lodges. Ja jestem im very shocked. Because he knew I'd kill them all. To psychiczna baba gdzieś tutaj łazi, tu to ona. No tak bardzo śmiesznie, no. Wszyscy mamy powody do śmiechu w tym momencie. Ubaw popachy. I co, obejrzeliśmy i pewnie odblokują się drzwi, tak? Czy ta baba zaczyna zgonić? Dalej zamknięte. Tutaj nie przejdę. Tutaj klik baterii nie widzę. Tędy przyszliśmy, czyli tędy jeszcze raz pójdźmy. Właśnie, kolejne wentyle, no! Trzeba więcej po sufitach patrzeć. Zakrętasy. No dłuższy ten korytarz w wentylu, połączenie dwóch nienormalnych zjawisk paranormalnych. To się, one są normalne, ale w mojej głowie są paranormalne. I że ja mam tam nie... Nie, no ja mam tam zejść! Was coś nienormalnie zejście, nie radzę tam. No nie ma szans, że tam zejdę. Nie da się tam przeskoczyć jakoś? Nie, bo ubem walny o sufit, a może...
przyniosłem! Wiem, że się inaczej mówi, nie mam pojęcia. Przyjedźcie! Not a good listener, are you? You're a lot like the other humans in that way. I wonder if your screams will sound like theirs too. Nie ma jej! I look forward to finding out. Dobra, ja szczerze powiem, nie rozumiem, co ona mówi. Czasem tam, wiesz, 3-2 słówka ogarnę, ale jakby to starczy. W sensie nawet więcej nie chcę rozumieć, bo jeszcze bardziej bym się nawkręcał. O, bierzemy ze sobą szafkę, w niej się schowamy, zabarykadujemy się, ludzie, i nie będzie problemu. Ty! Zbagowałem się! No nie gadaj! Nie, dobra, wystarczyło podskoczyć, przepraszam. Mówię, bo ja nie potrafię myśleć, jak się boję. Po prostu to jest moje kolano Achillesa. Które drzwi otworzyć? Tutaj jest? Iść! Czy tutaj jest? Iść! Ty, ja tu byłem! Ale czekaj. Aha, no tak, czyli to jest wszystko połączone. Ale i tak to nie zmienia faktu, że się tutaj pogubię. Przecież jeszcze więcej tych pokoi mi tu dajcie. Czekaj, jeszcze którędy my wchodziliśmy? A, my weszliśmy tędy i to jest najważniejsze, że tamtędy się wychodzi. Tutaj byliśmy i to są te drzwi? Ej, czy wy mówicie poważnie? Aha, dobra, teraz to ma sens, bo mogę wziąć energii i kliknąć tu. Pyk! Nie w ścianę, pyk i pyk. Nie wchodzę, wydaje wam się, że wchodzę. Nie, to jest ta baba i ja w nią mam kliknąć. No już cię klikam. W ogóle zamknęło się za nami, jakbyście nie zauważyli. Nie wróży to nic dobrego. Aczkolwiek wolę, jak się zamyka rzeczywiście. Tutaj masz, facepalma, proszę bardzo. Na tyle zasługujesz, bo chodzisz i straszysz tylko ludzi. Hello students. Find my sister. Czyli to jest ona, znajdź moją siostrę i naucz faktów across Averitity. Naciśnij mój guzik. Gdzie ty masz guzik? Tu? Jabłuszko? Tak, 60 000 mili krwi. Tak, jeszcze budziczek mi dzwoni. Właśnie przyszedł SMS, że śliniaczek mi przyszedł. No i się dogadaliśmy. Czy ja mam tu wejść? Tak! Właśnie tu mam wejść! Saving! No nie! Drzwi zamknięte. Okej, czyli czekajcie. Po kolei. Tutaj mamy guzik, a gdzie go kliknąć? Żebyśmy mieli... Aha, tędy nie wyjdziemy. Tutaj! A ten wirator? A to jest generator właśnie, o którym mówili nam na samym początku! No tak! O nie, czyli jesteśmy już blisko. Okej, jakieś mechanizmy tu są, które trzeba rozpoznać. Czy znowu jakieś wentyle? A czy to nie jest to, co było w... Pupi pluti! No proszę cię, proszę! Ty taki żartowniś jesteś. Generator! Gdzie są drzwi? No czemu ja nie... Ej, co? Ludzie, prawdopodobnie zbagowaliśmy grę. Po pierwsze, primo, co ona ma z ryjem? Co ci się stało? Jakby ktoś i tak ze mną wziął i by się cieszyła jeszcze. W każdym razie, ludzie, poczekajcie. Musimy wykorzystać moment, że gra się zbagowała. Czemu ona się zatrzymała? I... Czemu ja nie mogłem wybiec z tego pokoju? Prawdopodobnie dlatego, że obok są drzwi, a ja wbiegałem w ścianę zamiast uciec z pokoju. Jest tu jakaś bateria. Czekaj, to my we FNAF graliśmy czy w Pupi? Bo było coś takiego, że jak się patrzy, to się zatrzymuje. Typu, wiesz, pająk idzie właśnie. I to jest stosowane w wielu horrorach. I rzeczywiście teraz na nią patrzymy i stoi. Nie chcę sprawdzać, co się stanie, jak się obrócę. Bo jest zbyt blisko, jesteśmy w pułapce, ludzie. Uchylę słuchawki, zamknę oczy, nie mam sławek i podejdę do niej troszeczkę. Okej, okay, dalej jest git. A może, a jak ją kliknę w łeb? Powiem wam, że dobrze, że tutaj stoimy, bo bardziej się z nią oswajam. I widzę, że ona rzeczywiście nie jest taka, jakby się wydawała na samym początku. Ona się na mnie cały czas patrzy, ty jesteś jakaś psychiczna. Okej, okay, czyli rzeczywiście musimy chyba na nią patrzeć. I co, ja mam tyłem przez całą grę? Czy was coś? Patrz, rzeczywiście idzie!
patrzę na ciebie, chowaj się, co się lampisz? Przecież na ciebie patrzę, widzę, że idziesz. Czyli tyłem musimy wyjść z tej gry. Cały czas cię widzę. Dobra, tam nic nie ma, ona jest za szybka. Ja nie pamiętam, gdzie miałem to, a już wiem, gdzie miałem tą baterię wsadzić. Sorki, katar. Kurde, jaka ona jest szybka! Przecież ja nawet sekundy nie zdążyłem przebiec, o nie! Kobieto! Tak nie będziemy współpracować, nie rozmawiać nie będziemy my. Tu jest bateria! Nie, nie kliknąłem, nie trafiłem! Jakby to było w innych okolicznościach, nie martwiłbym się tym aż tak. Co mi się, to mi się otwiera brama za mną. I co ja mam dalej iść? Ej, dobra, jest okej, okay, jesteśmy w stanie to ogarnąć, czemu mnie tak... I co teraz? No i co jest z tobą? No co, nie przejdziesz? Chciałeś wejść i nie wysłać, wejdziesz, nie wejdziesz. Ej, jaki ty aż słodki ry... Jakim cudem ona mnie przez ścianę wyskoczyła mi? Get up! I co, od nowa? No czy wy coś? Dobra. Idźmy. Iść? Iść czy nie iść? Tepła się! No ty kobieto niedobra, skurczy pieczęcią! I co ja mam teraz zrobić tutaj z... Aha, idziemy dalej tędy, dobrze, dobrze, się wszystko zgadza. A ty cię widzę. Widzę cię. No jak ona biega! O nie, my musieliśmy skądś wziąć zasilanie. Co się ruszasz? Pozwoliłem? Nie pozwoli, no to, no co. Czy ja przejdę obok niej? Jak coś jestem przygotowany na to, że może wyskoczyć? Jak ona ma, jak ty masz słodki ryjek, normalnie jak pączuś. I fajna co ty powiedziałeś? Tu są jakieś drzwi. A? Pójdźmy jeszcze, otwórzmy tamte drzwi w razie W. A? Widzę cię. Snack! Prawdopodobnie tutaj powinno być to. Tylko ja cały czas muszę jakby, wiecie, patrzeć na nią. Nie, no dobra, inaczej. Jest, dobra, mamy to tu. Czyli zróbmy w następujący sposób, ludziska, kochani. Jak ja będę miał to tak szybko zrobić? Przecież to jest nie do zrobienia. Mam pomysł. No, tędy poszła, jakim szczęściem dla nas. Mam. Jest, zdążyliśmy! Co się jest, drzwi się otworzyły, super! I co, i dalej będzie za nami iść, może już starczy, bez skitu, bo już trochę za nami idziesz, ty niedobra. Ale spokojnie, bo nawet jak teraz padniemy, to jest to teraz, że ja już wiem, jak to robić. I wiem, że jak patrzymy na nią, to nie ma się czego bać, a jak ja się nie boję, to jestem w stanie lepiej używać swojego mózgu. Wiem, że ciężko w to uwierzyć, ale naprawdę tak jest. Dobra, nie wiem, którędy przyjdzie, a prawdopodobnie tędy, tak? Kurde, czemu tak ciemno? Dosłownie, lekko się obrócimy, już jest problem. Tam jest klik. Okej, okay, czyli skoro tam jest jeden klik, to gdzie jest drugi klik? Gdzie ona jest? No nie, no ej, ty... Ach, tam się chowasz, ty głupia. Nienormalna. Czy ja mogę tam kliknąć? Dzwonek do drzwi. Ty, za dużo tych przycisków, ludzie złoci. Przecież ja tak nie zrobię. Koledzy. Dobra, widzę coś. Raz, dwa. I co się otworzyło? To się otworzyło. I mam to, mam to. Git jest super w życiu. Ha! Mam wrażenie, że jesteśmy już coraz bliżej wyjścia. O nie, patrzcie, jak to daleko jest. Tam jest coś i daleko. Czy kliknę tam? O ty pie! Pio, Krzysztof Piątuś! Patrzcie, tu jest pokazana łapka. I pytanie, czy my przez tą ścianę nie będziemy musieli jakoś tego, kurczę, zrobić. A tu jest jeszcze kibel damski. Do kibla damskiego nie wchodzę. Dobra. Tutaj będzie, nie? Najgorsze, co by mogło być, to jakby ona nagle z drugiej strony mi przyszła. Wiecie, o co... Ludzie,
się! Przecież wy to widzieliście! Dzień dobry, panie! Ale w ostatniej sekundzie, bo gdzieś mi się tutaj właśnie za tą szybą przemknęła, tak? Między oczami. O, tu jest jeden guzik. Dobra, ale gdzie jest drugi guzik? Where's a second key? A ty kurde! Przecież przed chwilą tak samo przeszedłem. Teraz poprawiłem. Nie, no jak ja to od nowa muszę zrobić, to się widzimy za rok, ludzie. Dobra, ludzie, tutaj będzie cięcie. Nie, no jak ona mnie zaszła od tyłu? O pierdziele, jakim cudem ona mnie od tyłu chciała zajść? Kurde, no w grę. Ja to już tyle czasu robię, ludzie, naprawdę. Przeszedłem, tak, tam to udało się w końcu. Także jestem zajarany, ale muszę się skupić. Potrzebujemy tutaj wiedzy, co zrobić. Nawet nie wiem, gdzie ona jest, czy nagle mi się nie pojawi, czy nie przejdzie znowu przez drzwi. Wiecie, ona jest nieprzewidywalna, ta dziewczyna. Tu jest jedna bateria, to może tu trzeba iść. Ale to jest kolejne jakieś dziwne pomieszczenie. Ja teraz na przykład nie wiem, gdzie jestem, także nie wiem, gdzie iść. Prawdopodobnie ona gdzieś, no nie mam pojęcia, nie? Patrzę się cały czas w tył. Nie wiem, gdzie tu... Nie ma jej dalej. Kolejna bateria, czyli ja muszę tam wrócić. No dawaj, że mi tu baterię. Tu są generalnie dwa wyjścia. Czekaj, a możemy wziąć tą baterię? Można, dobra. Czyli tak, pytanie, czy idziemy tam, czy tu jeszcze trzeba? Zobaczmy. Czy coś tu jest? Okej, to było chyba takie przejście... Jest klik, dobra, okej, dobra, kumam czacze. A czemu te drzwi są dalej zamknięte? Co jest? Przecież no ja bym skumał czaczek. A dobra, już są otwarte. Co to było w ogóle? Zaczasnęły się czy co jest? A nie, dobra, bierzemy stąd baterię. Przepraszam, że mi się bekło. Ale to ona nas chyba już teraz nie goni, wiecie, bo... Chociaż kurde, lepiej się obracać. Lepiej dmuchać na zimne i tym bardziej w jej przypadku. Bo... Inaczej będzie ciężko. Jak nam teraz wyskoczy, to ja już bym chyba... podniebienie utracił, o co mikolwiek chodzi. Jest i on biegnie, patrzę się na nią! Patrzę się na nią, czemu ona biegnie? Czy Wajchę, Mateusz, Wajchę, przełóż! Za dużo emocji ta gra we mnie wywiera. To mi strasznie dużo kosztowało. Tyle stresowania, że mi wyskoczy na łeb. Tyle stresowania, że nie wiem co zrobić. Chodzenie tyłem, nic nie widzenie. Jeszcze tutaj takie zwroty akcji. Za dużo się tu wydarzyło w ciągu tych ostatnich kilku sekund. A ty, Pao, wiesz co? Na początek nawet ci powiedziałem komplement, że mogłabyś ładnie wyglądać. A ty jeszcze mi tyle... Ach, nieważne, nie odzywam się do ciebie. Teraz już mogę chyba przodem w końcu chodzić, tak? Nie żyje na pewno? Na pewno już nie jest naszym zagrożeniem, masakra. Ej, to... Powiem wam... W ogóle jakąś kartkę zdobyliśmy, notę 1. Okej, fajnie jakbyśmy jeszcze mogli przeczytać, co tu jest napisane. Nie wiem, czy to nie było najczęstsza rzecz dotychczas w Pupi Pluti. Mamy safe, mamy safe, mamy to, Boże, no nie wytrymem, nie wytrymem, ale jednak wytrzymałem. Wytrzymałem, ale może nie wytrzymałem. Happy hot seven, hopping in the morning, moonlight shadow. As the river runs through the night, far away on the other side, and you wish for anyone in the moonshine, in the cool fun honey honey. I co ja mam teraz tutaj zrobić? Presnąć 3. Co to jest za strzała? Czemu ja mam pistolet? Ha! Fajerwerki będę puszczał! Ja mam fajerwerki normalnie! Mordo! Wiecie co jest najlepsze? Że też mi teraz zluzowało, poznając logikę tej gry, skoro teraz zgoniła nas jakaś postać i było ciężko, to prawdopodobnie teraz będzie kwestia myślenia, zwiedzania i odczuwania klimatu Pupi Pluti, a nie tylko i wyłącznie darcia mordy i uciekania. Także to mnie bardzo cieszy. Bierzemy baterię, prawdopodobnie stamtąd, prawdopodobnie tak.
Najprawdopodobniej, prawdopodobnie wyśmienicie, gdzie mi jesteśmy, jaskinia! Teleporty to Minecraft, bardzo tutaj przyjemnie. Tak jak wam mówiłem, uwielbiam wielkie przestrzenie, wtedy jestem w stanie funkcjonować jak człowiek. Jak się jaram, nawet nie wiecie, bo ja w horrorach to tak za dużo nie myślę, nie? Ale jak przejdę już coś w horrorze, to cieszę podwójnie. I tyle wam mogę powiedzieć. A czy ja tą kasetę mogę włożyć? E? Tak, e. Ja nie mogę, teraz jakiś... Okej, czyli teraz jakiś kot będzie nas gonić? Ja już mam dość tych pościgów, już mnie pięty bolą od biegania. Co ci tu gadają? Ja nie wiem, czy to jest ważne. I tak you're in a fun place, are you? Czemu ja chodzę tyłem cały czas? Przyzwyczaiłem się już, naprawdę, ja chyba z 20 minut albo pół godziny przechodziłem tyłem. Nie trzeba tutaj nigdzie strzelić? Piu! Piu! Flary, ale to jest zarąbisty, podoba mi się to. Dwójeczka. Pyk! Miszt! Jesteśmy? Tutaj jest kolejny przeskok. Work area. Czy musimy jeszcze znaleźć jakieś ukryte rzeczy? Czy w tym przypadku już mamy dość? Pyk! Skok! Mop! Hop! Jest! I czemu my na dół skoczyliśmy? Miałem wrażenie, że będziemy iść ciągle w górę, ale nie wyszło niestety. Zielone! Jak tu trzeba często zmieniać łapy! A gdzie jest to? O! Coś się chyba odpaliło, nie? No bez kitu. Aha! I teraz fiolet! Zmiana łapki co sekundę! Ej, podoba mi się to! Dynamiczna gra się zrobiła. Nie mówię, że nie była dynamiczna, bo była zbyt bardzo dynamiczna, ale bym powiedział... A czy to jest spalone? Nie przejdę tędy? Czy przeskoczyć trzeba? Przeskoczyć trzeba, dobra. I teraz tak. To nie działa, czyli prawdopodobnie trzeba to naprawić. Czy nasza trzecia łapka to naprawi? Ach! Nyszt! Ale fajnie, bo zobaczcie, że... Pyk! A nie, to jednak nie oświetla za bardzo. A, oświetla tam, dobra. No to się pooświetlajmy, ile my mamy naboi? 4 naboje tylko. Oszczędzamy, zawsze jesteśmy oszczędliwsi. Aha, dobra, kumam czacze. Kumam mołczacze. Robimy w taki sposób. Jedyneczka, jedyneczka, pyk, pyk. Dwójeczka, dwójeczka, pyk. Szybko, szybko, go, 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 pyk. Szybko, szybko, boś gaśnie. I pyk. Jesteś, jeszcze raz pyk. Kurde, za szybko to jestem, doskonale się wydarzyło! Zdążyliśmy! Ej, ale miałem farta! Nie no, to jest 100% skilla, ludzie, nie oszukujmy się! Zero farta! Lata treningu, praktyki! A tu gdzie my teraz mamy ich? Bo wiecie, nie chcę zeskoczyć na dół, żeby potem nie mieć innego wyjścia! A może stąd coś musimy zrobić? Może tutaj musimy już poustawiać to... Jakie mechanizmy, no dajże spokój! No tak mi nawet nie mów! Można to kliknąć? Nie można, dobra. Bo to aż dziwne, że tam jest dalej przejście. I to aż dziwne, że mielibyśmy tutaj zeskoczyć na dół, nie? Czy tak trzeba zrobić? Pierw sprawdźmy stąd, jak to wygląda, ten cały mechanizm. Trzeba, nie wiem, tutaj tak zrobić. O, dobra. To gdzie jest ustawione? To powinno być tak, prawdopodobnie. Damy radę? Jest! Mamy toś! Maść! Przepraszam. Nie, bo naprawdę jak świnia się zachowuje. W sumie u siebie jestem, nie? Mogę. Wy też możecie sobie, a beknijcie sobie jak chcecie. Teraz, w tym momencie, proszę wszyscy bekacie. Ma wam ulżyć na żołądku, a nie, że będziecie to trzymać w sobie. Skoczyłem, wiecie? To już męska decyzja. Trzeba było ją podjąć, bo za długo stałem w jednym miejscu. Ale ten też jak widać damy radę. A, bo tu jest ten klik z... Najważniejsze to znaleźć cel. Gdzie my mamy końcem końców wycelować? Bo jak będziemy wiedzieć, gdzie wycelować... Schodzimy na dół w ogóle... Może tam nie schodźmy na dół w ogóle lepiej. Jak będziemy wiedzieć, gdzie celować, to będziemy wiedzieć, jak ustawić, tak? Tu trzeba przeskoczyć? Takie jesteśmy wariatki? Pyk! To chyba nie miało wyglądać tak, wariatki. A spróbujmy jeszcze raz, skoro checkpoint jest tak niedaleko, to spróbujmy. Da radę, dobra, da radę, trzeba się rozpędzić po prostu. I teraz tak, gdzie jest cel, gdzie my mamy trafić? Tutaj mamy trafić! No i to już nam bardzo dużo mówi, bo zobaczcie, nacelujemy se tak. I ja myślę, że już generalnie mamy ustawione. Nice. Cześć! Jestem. Wycelujmy naszym kochaniem tutaj. I teraz wajchę! Ciąg za wajchę krąg! Pyk, 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 pyk.
czy ja nie powinienem tam być? Okej, a mogę z tamtej strony tą wajchę kliknąć? Byłoby wyśmienicie, ale widzicie jak szybko ustawiliśmy? To już jest doświadczenie. Dobra, lecimy tędy, pyk, 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 nie spadnie, challenge parkour, też nie ćwiczyłem, przepraszam jednak. Czy nasze mechanizmy się zapisały? Najprawdopodobniej tak, bo wcześniej też już zginęliśmy, a ustawienie było takie jak zamierzyliśmy, no czy ty się ogarniesz, Maciek? I ja tu mówię o jakimś doświadczeniu, nie? Ja mam czelność mówić, że mam jakieś doświadczenie. Zróbmy w sposób następujący. No i git! Jedziemy do góry! Nice! Podoba mi się! Idziemy tędy. Muzyczka wchodzi, wiadomo, słuchawki odchylone. Trzeba dbać o swoje zdrowie psychiczne. Skrzynka, czerwona skrzynka. Brzmi tajemnicza. I co, my mamy tutaj na dół zejść? No to idziemy. I tutaj teraz? Serio? To było takie... takie na dół? Myślicie? Czy my to dobrze zrobiliśmy? I teraz gdzie iść? Co tu się dzieje? O mój dobry Boże, co tutaj się stało? Chciałem se popatrzeć, ale wypiłem kakao. Jest to co najmniej przerażające. Tędy nie przejdziemy, czyli rzeczywiście trzeba iść tutaj. Lecimy, lecimy, moje kochane miśki koloriśki. Pyk! Playhouse Recites Access. Czyli ogarnęliśmy to. I wyjdziemy w końcu na zewnątrz? Nie! Pochwaliliśmy za szybko ten dzień. Okej, straciliśmy właśnie strzałę. Ale czekajcie, bo tu za każdym razem jakby mamy 4 strzały. 5. Aha, czyli musi się po prostu naładować. Nie mamy ograniczeń. Pod tym filmem też nie macie, ludzie, ograniczeń. Możecie dawać łapek tyle, ile chcecie. Shake that ass for me. Nie, psie! Ej, co tu się stało? Czy ktoś mi to wytłumaczy? Press here! Hi, I'm Bobby. I'm Bobby Bimber Bim. Aha, to jest miś, nie pies. Wanna know? Ej, Macie, I love you. Ja też cię kocham, cię bardzo cię. Trójeczka, poprosimy, bo trzeba tutaj podpalić dokumenty albo po prostu znaleźć kasetę. A tu nic nie ma, ja po prostu idę dalej. Gdzie ja jestem? Co to jest za miejsce? Czy ktoś mi wytłumaczy, to jest kolorowa łazienka, czy o co ho? Jest kolejny misiek kolorysiek! Gdzie on pobiegł? One wychodzą spod dziura. I serio, ja mam w tej miśki biedne strzelać? No, ej, miśku, o co ci chodzi? Czemu ty jesteś taki not family for me? Przepraszam, ale te dźwięki. Jest tu, to są słonie, nie misie. Ej, czy ich tu jest za dużo przypadkiem? Czy wam się coś nie pomyliło? One zewsząd wychodzą, a ja już się zgubiłem. A! Co jest? Tu jest! Ej, one są jakieś nienormalne! Czemu ty chodzisz tyłem? Ile ich jest? Ej, bo boję... Idę, nie wiem, przed się idę. Ja idę po prostu przed się, jakby nie patrzę. I to jest moje szczęście w życiu, nie? Były dwie drogi do wybrania, a ja wybrałem tą gorszą. Ile ich tu jest? Czekajcie, czyli po kolei wszystkie muszę tutaj oddalić. A, jeszcze było jedno. Idę górę. Na górze się czuję bezpiecznie. Czy my stąd nie przyszliśmy? Tak, my stąd właśnie przyszliśmy. I znowu dwie drogi. I zobaczcie, że tą złą pewnie wybrałem. Oj, gdzieś zjechałem. Gdzie ja jestem? Czy nie zjadą mi tędy? Ej, dobra, nie stoimy w miejscu, to jest... Co tu się dzieje? To jest plan wyśmienity, żeby nie zatrzymywać się po prostu, nie? A czy jestem w dobrym miejscu? W dziurę spadłem! Aaaa! Nie mogę z dźwiękiem grać! Ty się śmiej, za chwilę się z ciebie pośmiejemy, skurczy pieczarko ty. I co ja mam tu zrobić? Idę do góry, do góry, do góry, do góry. Dobra, gdzieś doszliśmy. I to jest ważny element tego programu. A, czyli one na chwilę. A! Już ty kur, 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 kur. Ej, a co jak on mnie złapie? Bo może ja niepotrzebnie się boję. Ten se tu stoi, prawdopodobnie się zbagował. I czemu ja się ich tak boję? Powiedzcie mi, czy ja generalnie... Aha, czyli to się stanie, jak mnie złapią. Ciekawe, czy bez słuchawek aż tak będę się bał, nie? Dobra, tędy nie pójdziemy. Przepraszam, znowu mi się odbiło. Nie wiem, dlaczego dzisiaj taki jakiś wyjątkowy dzień. Dobra, czyli jedno mamy kliknięte, tak? To jest spoko. A, czyli te, co już zestrzeliliśmy, to już ich nie będzie. Łee!
Czyli tam jest gdzieś drugi. To idziemy w tamtą stronę. O, jest, zobacz. Drugi. Kliknąłem dwa. Aha, bo one to muszą być jakby cały czas kliknięte, czy o co chodzi? Bo zobaczcie na to, że on, jak ja schodzę, to on jest odklikiwany. Wydaje mi się, iż na tym musi coś leżeć. A jako, że jedyną rzeczą, która tu jest, to jest ten karton. A, nie da się tym przesuwać, dobra. Czyli nie karton. A może ten mały zadziała? Kliknął? Nie kliknął. A jeszcze raz? O, jest, dobra, jest, klik! I to nas gdzieś przetelepie, mam nadzieję, że tak. Kamerka mi się za chwilę przegrzeje, super jesteś, kochana. A jakby to miało nas wyrzucić? Przecież ja już wszystko zrobiłem! A może inną ręką muszę kliknąć, może tobą muszę kliknąć? Przecież jest niebieski i niebieski. No chyba, że tam jeszcze trzeba ten kartonik jakiś dać malutki. Wiecie co? Pójdziemy po ten mały drugi kartonik i przeniesiemy go na drugą stronę. Czuję, jakby to było moje dziecko, które muszę bezpiecznie przetransportować do punktu B. Prowadź sam, gdzie gumy się tańczą tam i siam. Aparat się przegrzał, także mi nie widzicie. Wyśmienicie. No chodzę. O. Cyk. I teraz idźmy tam i zobaczymy. Błagam, powiedzcie, że to o to chodzi, ludzie. Koledzy moi, przyjaciele, przyjaciółki. Dobra, wiekoponna chwila, sprawdźmy to. Okej, okay, czyli to na pewno nie, a to? Jest! Jadę gdzieś! A co, ja kółeczko tylko robię? Halo! Aha, tam są drzwi, no dobra! Idziemy do tych drzwi, ludzie, odpoczęłem chwilę, odgrzała się kamerka. I teraz klikamy i idziemy do tych drzwi. Drzwi otwierają mi się. Łaj, ja przecież ja miałem zejść, dobra. Papyk! Czy to był jeden? Patrz, jest jeszcze. Dobra, drzwi się otwierają. I co teraz? Góra, dół, góra, góra, oczywiście wyłazimy stąd. Co to za śmiech? Czy ja coś już w dzisiejszym odcinku mówiłem o moim szczęściu w życiu? Już za dobrze by było, jakbyśmy wychodzili na zewnątrz. Dlaczego oni nam to robią? Dlaczego ten Pubi Pluti jest w ogóle nieempatyczny w stosunku do naszych uczuć? O? Nie ma tu tych? Skurczy pieczarek. Ej, w ogóle jesteśmy na basenie, mamy tu kwaczki, mamy syćko, czego życie potrzebuje. To co, dajemy nura? Na główkę, bez wody? Może nie, chociaż namówili. Idziemy do drzwi, nie ma tutaj co za dużo zwlekać, ponieważ nie wiemy, co będzie na nas jeszcze czekać. Lewo czy prawo? Góra, dół. Czy to, czy te drzwi prowadzą do tego samego miejsca? Aha, dobra, czyli nie trzeba było wybierać? Jesteśmy w pierdlu. Co tu się na dół schodzi, a tam nie można dalej? Ej, za dużo tu tych drzwiczek! Wyjdę potem? Wejdę z... Gdzieśmy są... Ej, co to jest za miejsce chore? W ogóle więzienie na basenie. Tutaj kolejne jakieś napisy na ścianach. Nie chcę sobie jeszcze bardziej wkręcać, dlatego podziękujemy. Halość! Nie przejdziemy. Nie prze... You're Pappy's angel. Come to save us. Dog day! Nothing left to say. Come, you food of us! Not here. Nothing left. You shouldn't come to home. Coście mu zrobili, biedny piesek! To jest psychiczne, co się odwala w tej grze. Możemy cię pogłaskać? Catnap to avoid that very fate. Catnap. Aha, Katnap ci to zrobił. No skurczy pieczęć, też go nie lubię. Listen to me. No, bardzo bym chciał wyjść z tego miejsca. Uwierz mi. Co to jest? Jaki run, bitch? Co powiedziałeś? Nie mogę stąd wyjść! Ej, ktoś mi powie, co ja miałem zrobić? Mi się te drzwi otworzyły jakieś, czy co? Przecież nie mogłem go zestrzelić, nie mogłem wyjść. Kurczę, no co ja mam zrobić? Tutaj mam uciekać? Ach, to od razu, no to patrz. Tu też nie mogę. No co jest, no ranuję. Tu też nie mogę, no. A może tędy? No co jest? Co ktoś mi wytłumaczy?
Ej, otwarte drzwi! No. A, i teraz się zamykają! No to co ja mam tu zrobić? Te też są zamknięte! Run, run! Ale co ja mam zrobić? Może... A jakbym skoczył? Jest! Goni nas! Ej, dobra ludzie, jak coś... słuchawki mam... nie mam. Dobra, nie pomogło. I teraz tak, przede wszystkim nie obracać się za siebie. Idziemy tędy. Tędy. Ty! Tutaj jeszcze nie byłek! W sensie byłek wcześniej chyba. Dobrze, że tu nie trzeba dróg wybierać. Lewość. Znowu pewnie źle wybrałem. Oczywiście! Jakby checkpointa nie mogli zrobić gdzieś, kurczę, później, nie? Bez słuchawek jest spoko, bo nie mam aż takiej paniki. I wtedy poszliśmy w prawo, tutaj były te... Były czy nie były? Idziemy teraz w lewo. Kurde! Jestem! Żyję! No, zablokowałem się! Biegnę! Zjeżdżalnia! Biegnę do drzwi! Szybko! Jestem! Nie wiem, gdzie biegnę! Czekał już na mnie! I ja mam to wszystko zapamiętać? Okej, okay, jesteśmy zjeżdżania i teraz nie idziemy w lewo, tylko w prawo, tak? Bo w prawo nas, kurczę, zwiodło. W prawo! Okej, okay, czyli w prawo też nie można. W lewą zjeżdżalnię, może ona nam będzie bliższa w zwycięstwu. I ja znowu prosto pobiegłem, ale patrzcie, jesteśmy gdzieś indziej. Jest, patrz! Dwójka, no czy was coś? No, no nie, no nie, jaki, co za cymbał to wymyślił? Dobra, już wiem, teraz to robimy ludzie, to jest 100% już zwycięstwo. Pytanie, czy tam dalej nikogo nie będzie? Przygotowuję paluszek, albo już zmieńmy. Może teraz już nam nic nie wyskoczy. I teraz tutaj świetnie. I w lewo od razu odbijamy. Tak i tędy, patrz. Nie tą rękę kliknąłem! Czy ty jesteś jakiś niepoważny? Jest mi tak niedobrze z tym, co ja zrobiłem. Już taki podniecony tym, że zmieniłem rękę i nie ten klawisz. Dobra, teraz jest. I teraz! Pyk, jest dobra ręka! Jest! Mamy to ludzie! Przeszliśmy ten poziom! Nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, jesteśmy nauczeni tego w tej serii. Naprawdę, już myślałem, że to skąd... Nie! Ej, czy ta gra nie ma dość jeszcze? Czy jej jeszcze nie jest za mało? Jest! Jest! Yeah, yeah, I'm alright, man! Ej, to my z Playhouse'a wyszliśmy! Ja nie wiem, czy go słuchać, jestem tak podekscytowany! You got freedom in protest, yeah, yeah, it's protest. Pewnie nam gratuluje. Czyli ludzie, przeszliśmy szkołę i Playhouse! Naprawdę, to jest coś niesamowitego! Jaram się jak małe dziecko. Co tu mamy? Czekaj, host meet yes, no connection to Toy Story, okej, okay, czyli jeszcze dwa miejsca, Playhouse, ale przecież Playhouse... Jakby, kurczę... Ze szkoły, widzicie? Ze szkoły trzeba podłączyć jeszcze, a nie, bo szkoła jest już zaliczona, tak? Ja już nie wiem, krucy, findel, ale w każdym razie jestem przeszczęśliwy, że daliśmy radę to przejść. Tyle emocji dawno nie miałem i myślę, że na dzisiaj to starczy. Zostawcie łapkę w górę, komentarz z waszymi odczuciami po tym odcinku. Jest 50%, ale mam wrażenie, że ta gra nie będzie aż tyle jeszcze trwała, także zobaczymy, ile jeszcze nam zostało. Dziękuję ślicznie za obejrzenie, widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się! Bless.